Konwencji na Rzeczpospolitej Pawła Kurtykę. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Bardzo miło, że przyszliście dzisiaj tu Państwo, by z nami upamiętnić i wspomnieć żołnierzy wyklętych. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się Państwo czegoś więcej niż dotychczas wiedzieliście na temat 1 marca i tych, czy ich święto dzisiaj obchodzimy. Chciałem powiedzieć dwa słowa, może nie osobistej, ale naszej takiej organizacyjnej refleksji, dlaczego upamiętniamy 1 marca i co upamiętnienie 1 marca daje nam dzisiaj. Bo to jest bardzo ważne. My możemy znać tą historię, ale musimy rozumieć, że ta historia ma niebagatelny wpływ na naszą teraźniejszą rzeczywistość. I to jest, myślę, najważniejsze, co możemy wyciągnąć z tego, że tu jesteśmy, że pamiętamy o tych żołnierzach wyklętych. Po pierwsze, żołnierze wyklęci są w pewnym sensie w dzisiejszym świecie politycznym, w życiu publicznym, jakimś takim fenomenem. Chociażby to, ilu tu państwa stoi, świadczy o tym, że cieszą się popularnością, że to są postaci, które imponują, które inspirują, które w jakiś sposób są kojarzone bardzo pozytywnie, generują zainteresowanie i u starszych, i u młodego pokolenia, które no sam jestem przedstawicielem. I wydaje mi się, że to wygląda, to wynika z tego, że w tym dzisiejszym świecie, gdzie życie publiczne kojarzy się z zakłamaniem, z czymś, co nie do końca spełnia nasze oczekiwania, niespełnione obietnice wyborcze, różne zafałszowania, które możemy obserwować, generują zapotrzebowanie na takie krystaliczne postawy, można powiedzieć. I taką postawę przynoszą nam żołnierze wyklęci. Ich świadectwo jest tak mocne, że inspirują nas młodych do tego, żebyśmy robili takie rzeczy. Państwa do tego, żebyście o nich słuchali. Wiele innych osób i organizacji inspirują do jeszcze innych różnych działań. Ich prawda, ich historia brzmiewa w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej Polsce. To triumfuje już po ich śmierci, wielu z nich, bo oczywiście jeszcze żyją weterani. Także ich to, że oni mają tak kryształową postawę w wielu wypadkach i to, że są zwycięzcy, to jest pierwsze, takie moim zdaniem bardzo mocne przesłanie i przyczynę, dlaczego oni są się tak popularni. A drugą, czy trzecią rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, to, że żołnierze wyklęci to jest w pewnym sensie taki pomost pomiędzy II Rzeczypospolitą, czyli tą, nazwijmy to, prawdziwą Polską, tą, którą chcieli Polacy. Chciał naród polski i sam ją stworzył po okresie zaborów, a tą Polską, która została tu zaprojektowana i implementowana przez reżim komunistyczny, przez Sowietów. I ci ludzie wyrażają bardzo mocny sprzeciw przeciwko temu, czym był PRL. Oni pokazują, czym był PRL, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. To było po prostu państwo niesuwerenne, państwo w pewnym sensie będące w jakąś formą okupacji na polskich ziemiach. I ci żołnierze wyklęci, powracając dzisiaj tutaj w naszą przestrzeń publiczną, przenoszą elementy II Rzeczypospolitej do naszej współczesnej rzeczywistości, do współczesnego życia publicznego, niejako stawiając w jednoznacznej sytuacji tych, którzy dzisiaj w jakiś sposób, ten czy inny, starają się usprawiedliwiać tamten system, mówię tu o PRL-u, starają się pokazywać, że on miał różne odcienie. Otóż nie, on nie miał, on zawsze był państwem implementowanym tutaj siłą, zawsze był państwem, które nie miało odzwierciedlenia jakiegokolwiek w polskiej tradycji państwowej, gdyż, jak pewnie Państwo wiecie, polską tradycję państwową przede wszystkim zachowało poszanowanie wolności człowieka aż do przesady. A więc system komunistyczny, systemem zupełnie tutaj niepasującym, nie mógł być generowany przez Polaków, przez naród polski. Był tu sztucznie implementowany. Myślę, że te postawy żołnierzy wyklętych powinny nas zostawić właśnie z taką lekcją, żebyśmy pamiętali o tym, czym te lata powojenne aż do 1989 roku. I ostatnia rzecz, którą dają nam żołnierze wyklęci, to jest ich przesłanie. Przesłanie do tego, byśmy działali, byśmy byli aktywni, byśmy podejmowali trud zmieniania naszej obecnej rzeczywistości, gdyż oni starali się tę rzeczywistość zmieniać w sytuacji jeszcze bardziej beznadziejnej niż my dzisiaj jesteśmy. By podejmować trud dekomunizacji
nas ulic. Przecież jak wiele z nich nosi jeszcze imiona osób związanych z systemem komunistycznym. By podejmować trud zmian przetrwania instytucji państwa polskiego, które de facto w wielu wypadkach zostały przeniesione, skopiowane prosto z tamtego systemu i współtworzą nasz dzisiejszy ustrój. I z tego wynika między innymi korupcja i wszystkie te rzeczy, na które narzekamy w życiu publicznym. Więc to świadectwo żołnierzy wyklętych to nie jest tylko pamięć, nie jest tylko historia. To jest pewne przesłanie na dzisiaj dla nas, żebyśmy starali się realizować. I mam nadzieję, że jakąś formą, przynajmniej dla nas, jest właśnie działalność Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Dziękuję Państwu bardzo.